to uczucie, kiedy kupuje się rzeczy z drugiego obiegu, nie tylko dlatego, że to jest modne i ekologiczne, tylko wtedy naprawdę nie było mnie stać na cokolwiek innego. Więc począwszy od tego, ale mam takie za sobą również sytuacje, chociażby wtedy, kiedy złamałam kręgosłup. Tak, miałam ciężki wypadek samochodowy, złamałam kręgosłup. Chodziłam w gorsecie ortopedycznym, który po prostu sięgał mi od szyi aż do spojenia łonowego. Jeździłam na wózku inwalidzkim. Zmagałam się z depresją, bo w tym wypadku zginął mój przyjaciel i operator. I ja słyszałam zewsząd, że Martyna się skończyła. Faktem, lekarze nie wiedzieli, czy mój stan się poprawi. Nie wiedzieli, czy będę mogła chodzić, czy będę mogła wrócić w ogóle do pełnej sprawności. Ja pamiętam, że oprócz wszystkich rzeczy, które się kotłowały w mojej głowie, ja pamiętam, że ten strach o finanse właśnie i o to, jak ja sobie poradzę, kiedy ja tracę pracę, to było dla mnie naprawdę bardzo trudne doświadczenie. Jak to jest z tymi pieniędzmi? One dają szczęście, czy tego szczęścia nie dają? Ja uważam, że pieniądze pomagają być szczęśliwym, po prostu pomagają być szczęśliwym i myślę, że szczęścia sobie nie można kupić, bo trzeba troszeczkę nad szczęściem popracować i mieć szczęście, żeby mieć szczęście. Natomiast pieniądze mogą zdecydowanie pomóc. No ułatwiają życie, to na pewno, ale jak się nie ma na kogo tych pieniędzy przeznaczyć, to też jest źle. Czy po tę książkę uważa Pani, że kobiety powinny sięgnąć, czy kobiety i mężczyźni? Tak się zastanawiam, bo patrząc na ten dzisiejszy świat, że my jako kobiety dążące do bycia idealnymi na wszelkiego rodzaju polach, trochę tych facetów stłamsiliłyśmy, a oni też troszkę wykorzystali tę sytuację i te dwa kroki wstecz zrobili. Czy rzeczywiście te obserwacje też Pani są takie? Tak, jest coś takiego, że mężczyźni zrobili się bardziej leniwi. Zawsze śmialiśmy się, tu w cudzysłowie i nie do końca, że Włosi są przy mamuciach bardzo długo, prawda? A teraz okazuje się, że młodzi Polacy też są przy mamusiach albo przy żonach bardzo długo. Jest im wygodnie po prostu używać tego i korzystać ze wszystkich możliwości, które daje żona czy matka. I trzeba od tego odejść, i a może właśnie to spowodowało, że kobiety są takie samodzielne i walczą o siebie, i dbają o siebie, i zarabiają same na siebie, wydają na siebie. Trzeba myśleć o sobie po prostu. My kobiety, jeżeli jesteśmy zaangażowane na różnych polach, robimy karierę, realizujemy się, czy my troszkę nie zaczynamy potem za bardzo w tych mężczyznach przebierać? Czy my od nich za dużo nie wymagamy? Albo czy oni się nie wycofują i sobie myślą, a dobra, to jest na jej głowie, to ja już nie muszę. A może robią nam miejsce, wiesz, nie wiem, no to też są, no ale nie chcemy zostać w tych domach z tą wydzielanym kieszonkowym, prawda? Ta żona, która zajmuje się dziećmi, pracuje, nikt tego nie traktuje poważnie jako pracę i poważnego zajęcia, tylko przecież siedzi w domu i nic nie robi. Bo takie historie też oczywiście w tej książce są, jak my do tego podchodzimy, do tego podziału ról życiowych. Nie wiem, wiesz, to chyba trzeba mieć to w nosie i robić swoje, bo ja jestem tutaj z pełną świadomością, że pewnie dostaniemy po głowie na niektórych portalach, bo tak, już jest, tylko że co z tego, jak jesteśmy tutaj naprawdę w ważnej sprawie, która robi dużo, dużo, dużo dobrego, o wiele więcej dobrego niż te portale, które to napiszą. A czym jest luksus, tak podsumowując naszą rozmowę? Wolnością, absolutnie. Wiesz co, dla mnie luksus to jest wolność do robienia tego, co ty chcesz, do wyboru, wolność wyboru. To ty wybierasz, jak będziesz spędzała czas, z kim, czym się będziesz zajmowała, czy będziesz pomagała, czy będziesz zarabiała. To jest po prostu wolność. Ogromna, ogromnie ważna dla mnie.